Hola compañeros, mi nombre Mateo i zapraszam do kolejnego materiału z gry World... Ten tego... jak to się nazywa? Amnesia de Bunker. Dobra, klucz do łączności. Okazuje się, że łączność jest tam, gdzie jest ciemnia? Coś mi się tu nie zgadza. Ale dobra, przejdę się tam. Wezmę ze sobą to, co mam, czyli ten granat, wezmę tę maskę w razie czego. Dobra, biegniemy. Zapis. Zapisane. Dobra, lecimy. Potwór cały czas jest wystraszony od gazu. Achievement nawet za to wpadł. To dobrze. Chwila, co jeżeli... To jest łączność, oszukali mnie. Mamy kolejny postęp. Bardzo proszę nie triggerować potwora z tego powodu, że wszedłem do jakiegoś kolejnego kluczowego miejsca. Bo ja go niedawno przecież wystraszyłem. Więc byłoby nieuczciwe, jakby miał teraz się pojawić szybko. Farbera już nie ma. Szaleństwo. Chaos. Chaos jest drabiną. Byliśmy w jadalni, a ono wylazło z cieni tuż za Bajsrondem. Bojsrondem. Ale Farber tam był, gotowy. Praktycznie rzucił się na wprost tego czegoś i postrzelił to. Trafił celnie w punkt. To coś się wycofało. Myśleliśmy, że na pewno jest martwy, ale potem nawet nie 10 minut później wrzuciło po niego. Słyszałem jego wrzaski, jak był wciągany do ściany, modląc się o zbawienie, a teraz słyszę, jak to znów się porusza, zbliża się. Musimy ruszyć teraz, albo wszyscy podzielimy jego los. Jest jakaś podpowiedź, sugestia, że... Jeżeli byśmy postrzelili, no to niecałe 10 minut mamy jakby spokoju, teoretycznie, no to już się domyślam, że mniej więcej taki czas na podstawie granatów, aczkolwiek no miałem nadzieję, że granat będzie jednak straszył na dużo dłużej. Dobra, nie wiem, czy to znowu jest tylko do światła, czy to jest do czegoś innego, ale pociągnąłem. O! A, może powinienem ten pistolet nosić ze sobą. Bo to w sumie jest nie pierwsza szafka, którą znajduję w takim stanie, nie? Czy jest zamknięta na kłódkę, a można byłoby to otworzyć po prostu pociskiem. A może cegłówką by się dało w to rzucić i by dało radę to otworzyć też? Pewnie nie, ale... Kto wie? Zobaczmy tutaj, co jest. Szmata. Oj, kolejny granat gazowy. To dobrze, bo się kończyły. Coś jeszcze tu chciałem sprawdzić. Tu się można schować. Dobrze wiedzieć. To mogę zostawić w sumie otwarte. Jakbym miał kiedyś z tego skorzystać, to niech będzie po prostu otwarte. Cóż to? Jest jakiś achievement za to? Chyba nie. Dobra. Olać to. To chyba wszystko. Nie, jeszcze jakąś notkę podniosłem, prawda? Czy nie? Wydawało mi się, że drugą notkę podnosiłem. A to było to, tak? To jest dynamitem, nie? A właśnie, pokój łączności w kwaterach żołnierskich.
To jest ten teraz pokój łączności niebyta. Tylko, że... Co z tym kodem? Jakiś kod tu miałem. Chyba, że muszę generator mieć włączony w tym momencie. Żeby coś tu odsłuchać. No ewidentnie. Dobra, trzeba się zwijać. Albo schować. No nie! Come on, bro! No, granat za późno! Nie! Ale no i co, znowu cofka? Dużo straciłem? Chyba nie, co? Jakoś bardzo, bardzo dużo nie zrobiłem. Tyle tylko, że z tym kluczem tutaj wszedłem, tak? Dobra, weźmy tak na szybkości. Opędzlujmy pomieszczenie łączności. I lecimy dalej. Nie zakładaj tego. Ściągaj. Dobra, karteczka jedna. Dobra. Karteczka druga. A, miałem... Ojejku, mogłem od razu włączyć. Dobra, spokojnie. Ogarnię się. To niech będzie otwarte. Tutaj powinienem się w sumie schować, jak słyszałem potwora, a nie tak... Nie wiem, nie wiedziałem w sumie, co chciałem zrobić, bo... Przez to, że potwora już zobaczyłem, to wiedziałem, że potwór zauważył mnie, więc pomyślałem sobie, że chowanie się jest już... useless. Po prostu mnie tak czy siak wyczai, zabije i siema, nie? No, ale chyba... Chyba jednak tamtego można było spróbować. Dobra, wróćmy się. Włączmy generator, weźmy pistolet... Zaczyna się budzić już potwór. No, w dobrym momencie się wróciłem. Dobra. Szmatkę zostawię. Granat jeden mogę zostawić. Pistolet wezmę. Pistolet pod jedyneczkę. Dobra. Jakiś zapis. Okej, mam pistolet. A, generator. Generator włączyć. Trzeba ten kod spisać. Zegarka nie biorę, nie? Olać go. Generator musi być włączony. Dobra, potwór się trochę przestraszył, więc pewnie wrócił do dziury. Co nie zmienia faktu, że go dalej można wkurzać. Dobra, sprawdźmy teraz. Kod arsenału. Dobra. Okay.
chwila, potwór. Słyszałem go. Trzeba będzie się do szafki schować. Albo granatem go. No, spróbuję szafkę, zobaczymy. Albo jedno i drugie, może nie wiem. Nie powiedziałem nikomu, co jest napisane w tych tekstach, przysięgam, ale teraz Leroux wychodzi z tuneli, twierdząc, że widział rzeczy w nich opisane. Mój racjonalny umysł nie może zaakceptować, że mogłoby to być zbiegiem okoliczności, ani nie jest w stanie zaakceptować alternatywy. Muszą powiedzieć innym, co jest napisane w tych tekstach, powiedzieć im, ostrzec ich. 18 maja. Ukarali Leroux za mówienie o tym, co zobaczył, a teraz Reynard wezwał po mnie. Jestem pewien, że mnie ukaranie też czeka. Jesteśmy uwięzieni między Niemcami przed nami, wysokim dowództwem za nami i jakąś inną straszliwą siłą, która wydaje się czyhać w cieniu wokół nas. Obawiam się, że jesteśmy teraz naprawdę poza boskim zasięgiem. Byłem zamknięty w celi Delpiego przez ostatnie dwie noce. Kara Reynarda za moje gadanie o tekstach. Koszmar za koszmarem tam, sny o ciemności, kuszące ciemności, głosy tam, witające mnie. Wróciłem do swojego łóżka i czekało mnie spotkanie z ludźmi, z wszystkimi, którzy mają teraz historię do opowiedzenia. Nikolaj Farber, Hollebeck, i tak dalej. Wszyscy słyszą rzeczy... Śnią o czymś. Noce teraz spędzane są w uścisku strachu, który wpełza wzdłuż kręgosłupa i wbija swoje szpony pod oczy, przebijając umysł i duszę. Ale po tym, co stało się z Leroux i mną, nikt nie odważył się zagadać do oficerów. Nawet nie do Huberta. Co gorsza, znów zaczynają się naloty. Mam pójść jutro w nocy. 23 maja. Wróciłem z nalotu. Nie mogę spać. Spadają pociski. Podeszwy moich butów są wytarte. Moje stopy krwawią i są pełne pęcherzy. Straciliśmy tam zbyt wielu. Czuję się w postrzasku. Zeszłej nocy całe koszary obudziły się od dźwięków dochodzących z tunelu. Co noc stają się głośniejsze. Kiedy spałem, śniłem o innych światach, o bólu owiniętym w ekstazę. Tego ranka jesteśmy wszyscy jak zjawy. Tak dalej być nie może. Wejdą do tuneli i zobaczą, czy mogą znaleźć jakiś sposób, by to zakończyć. Dla dobra nas wszystkich. No tak właśnie się obawiałem, że mnie zdążył zauważyć, dlatego ten granat rzuciłem, ale rzuciłem go za późno i tak szczerze nie wiem, czy by zadziałał w momencie, w którym go rzuciłem. Nie tyle w momencie, co bardziej w miejscu, bo rzuciłem go będąc w szafie, odbiłby się jakby prawdopodobnie od wnętrza tej szafy. Dobra, biegniemy, powtórzymy wszystko, co zrobiłem. Generator włączony, pistolet wzięty. Ale bardzo na pewno opłaca się strzelić w tamtą kłódkę, bo tam jest zwiększenie ekwipunku. To jest bardzo ważna rzecz. Dobra. Słuchajmy znowu. O kurwa, on tu może. Cholera, teraz nie jestem pewny, co zrobić, bo jeszcze chcę strzelić w kłódkę. Może on stąd wyjść nie może, może za mała dziura. Może przyjdzie stamtąd. Dobra, strzelam.
Przejdzie obok beczki, czy ją zniszczy? Uciekasz? Tak! Jak granat zadziałało. Dobra, easy gierka. Okej, szluz. Dobra. A to jest od kłódki, tak? Dobra. Okej, fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, mamy więcej miejsca. Nie musiałem w beczkę strzelać, bo potwór sam ją próbował zniszczyć i wybuchła w procesie. Mamy granat. I generator się pali, tak? Dobra, to wyłączmy generator, bo i tak muszę się wrócić znowu, żeby sobie przypomnieć, gdzie ja muszę iść. Gdzie do arsenału? Arsenał był chyba tutaj. Nie? Tutaj był arsenał. Przebiegnę się od razu. Tutaj był arsenał, prawda? Magazyn. A to? A nie no, tutaj to raczej pistoletem nie dam rady, bo nie ma kłódki. Tu pewnie będzie coś do cięcia metalu, nie? No nie będę próbował tego pistoletu, nie widzi mi się to. Kłódka raczej byłaby potrzebna. Ja, czy pomyliło mi się miejsce arsenału? Tu jest więzień na pewno. Ja, może to jest zupełnie inne miejsce. Tutaj była dziura, którą blokowałem? Tak, chyba tak. A te na mapie też te więzienia były chyba uwzględnione, nie? Te cele wszystkie. I w jednej z tych celi coś tu było. Czy na pewno jest ten gościu? O! Jak się do niego dostać? Nie, no nie jestem pewny, co mam z nim zrobić. No chyba nie zastrzelić, bo pewnie mogę, ale... Ale po co? Nic mi to nie da, jak go zabiję. Tam jest dziura, ale to pewnie tak, tylko po to, żeby potwór przez nią przeszedł. Da się jakoś te cele pootwierać? A to nie jest na kłódkę jakoś zamknięte? Nie, możliwe, że to jest jakoś elektrycznie pozamykane. To by trzeba się do tego panelu tutaj pewnie dostać gdzieś. O, właśnie tam. Ale jak? Aha, no to nie takie proste. To nie, to za wcześnie, żeby tutaj... To nie jest magazyn. Okej, mogę to przy okazji podnieść. To raczej coś do cięcia metalu. No nie, no, no proszę, no czemu? Czemu ten granat taki upośledzony? Ja go rzuciłem jeszcze zanim potwora zobaczyłem. Byłem pewny, że będzie okej. Okay. Bałem się, że za wcześnie rzuciłem, a tu się, kurde, okazuje, że dupa. Ale cofka znowu. Jaka cofka znowu? Znowu muszę iść do tego samego pomieszczenia z generatorem włączonym, z pistoletem, zwiększyć sobie ekwipunek, a bla, 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 bla. Nie, 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 nie. Nie. God damn it, mam wszystko, nie? Tak. Ja pierdzielę. Mogłem przy okazji na mapę spojrzeć, gdzie był arsenał, ale... Nie, no to przecież były tam znaki, różne dwie... Dostanę się do tego arsenału bez mapy. Dam radę.
Dobra, i na pewno beczka była tutaj super, żeby potwora odstraszyć, ale nie odstraszyła go na tak długo, jakbym chciał. Się okazało, że... Coś rozwalił. Nie widzi mnie. Chodź tu. Dobra, wiecie co? Ja się wrócę teraz do zapisu. Jednak. W razie czego. Coś tam uzyskałem. Mamy kod, mamy zwiększony ekwipunek. Jakąś tam notatkę, nie ten? To nie czytałem chyba. Byłem tam, gdy wyciągali twojego przyjaciela Neuera z tuneli. Krzyczał godzinami, zanim został zlokalizowany. Przywiązany do noszy, wciąż próbował krzyczeć, ale wydobywało się tylko okropne charczenie. Wszyscy inżynierowie widzieli rzeczy tam na dole, ze mną włącznie. Powinniśmy porozmawiać, ty i ja, o tym, co jest do zrobienia. Daj mi znać kiedy. Ozan. Dobra. Tam na razie nie. Wezmę ten zapis, bo mnie ujstrzela, że tu cały progres się tak łatwo traci. Zróbmy po prostu szybki zapis. Jeżeli chodzi o ekwipunek, może być, wezmę ten pistolet ze sobą. Przy okazji... Gdzie był arsenał? Aha. No to źle poszedłem do arsenału. Arsenał był w zupełnie innym miejscu. Dobra. Arsenał jest tam. No. No tak, faktycznie. Chociaż tam do tych więzień też korci przejść, bo tam też było coś do zebrania jeszcze, ale na razie pies to trącał. Do tuneli to nieważne. Tutaj gdzieś ten kod się wpisywało, nie? Tutaj, o. 4440. Okej, tutaj powinniśmy znaleźć dynamit, który teoretycznie powinien nam pozwolić uciec z tego bunkra i zakończyć grę. Pewnie tak nie będzie. Pewnie jeszcze kupa... O! Żeby to było takie proste. Te pewnie niezłe zabawy byłyby z potworem. Chociaż pewnie i tak bym wolał go odstraszyć po prostu granatem jakimś. A, dobra, jest otwarte. A tym gazem jeszcze pewnie można by go było odstraszyć, tylko by trzeba z pistoletu strzelić najpierw w to. Nie wiem, czy nie byłoby równie dobrze strzelić bezpośrednio w potwora. Tak szczerze. Szczury. Może jakiś kolejny ten, nieśmiertelnik z kodem. I do zapalniczki może byśmy się w końcu dostali. Byłoby spoko.
To jest beczka wybuchająca. Cholera. Dobra, chyba go odstraszyło. Coś rozwala po drodze. Rozwala po drodze. Spierdzielił. Chuja widzę. Szczury też uciekły? To wychodzi. A jest jakiś nieśmiertelnik? God damn it. Nic nie widzę. Nie ma. A może jakiś drugi nieśmiertelnik, bo tutaj tych szczurów trochę było. Może dwa trupy są. Były. Nie wiem. O Boże, ile tego mam znowu. Dobra, weźmy, zróbmy kolejny koktajl Mołotowa, może się przyda. Tylko będziemy potrzebowali oczywiście zapalniczkę, ale... Już gaz przeminął? Chyba tak. Szczury się zbierają. A zaraz będą mnie tu gry... Właśnie. Trochę mnie dziabnął, ale nic strasznego. No, do strzelby. Skoro tutaj jest amunicja do strzelby, to możliwe, że gdzieś tutaj będzie sama strzelba. Możliwe, że strzał strzelby w potwora będzie jakiś taki, wiecie, lepszy, że na dłużej go odstraszy. Aha. No to pewnie ogień będzie tutaj. Musiałbym przetestować z tym. Czy to będzie eksplozja z tego? Tylko przydałoby się... Aha, już potwór będzie wracał, tak? O, chuj! Co, nie ma eksplozji? Serio? Nie ma bum bum? Nawet gazu? Ej, what? No, sorry, muszę to przetestować. Co, nadal nic? A gaz jest, tak? Jest. I nie ma eksplozji. No słabo. Dobra, no mam dostęp do arsenału, ale... O! To jest granat? Cykły? Tak. Trzeba się wrócić. Bez względu na to, czy ja tu znajdę ten dynamit, czy nie. No się, no widziałem go, ale jest w miejscu dla mnie niedostępnym. Dobra, wezmę tę maskę, gdzie trzeba chyba się wydostać.
Tu jest kolejna linka. Znowu z ogniem. A z gazem tym razem tylko. Będę stał w gazie po prostu, mnie nie powinien tknąć tutaj. Mam nadzieję. Nie widzę go. Uciekł? Uciekł już chyba, co? Tutaj. Prawdopodobnie. Czyli znowu mamy go z głowy na jakiś czas, jak rozumiem. Chyba. Nie wiem, wezmę, zablokuję może dziurę, z której może wyleść. No nie chciałem przewracać tej beczki, ale no dobra. No jak ładnie się dopasowała. Już nie, trochę bardziej. Dobra, może być. Raz daj mi maskę. Na chwilę. Mamy pełny ekwipunek. Dobra, no trzeba się stąd wydostać. Nie odstraszyło go za bardzo. Gazem można by zablokować dziurę? Możliwe, żeby się dało. Tutaj cały czas jest ten gaz. Dobra, bierzemy maskę, przechodzimy. Zdrowie, okej. Okay. No nie do końca, ale... Nie pogarsza się chyba. Nic nie widzę. To są też szczury. A ja tędy przyszedłem, bo gaz był. Teraz nie ma i co? Mogę jakoś beczkę przewrócić i nie wiem, po beczce? Przeskoczyć? Na przykład? Dałoby się? Coś takiego zrobić? Czy gra stwierdzi, że otrzymam obrażenia nie dlatego, że jestem nad szczurami, tylko... Wiecie co, ja użyję apteczki po raz pierwszy, bo nie wiem ile... Dobra, rzucaj. Zakładaj. Aha, no świetnie, się wpierdzielił w jakąś eksplozję. Czyli bezużyteczne to było. I szczury sobie poszły, bo gaz rzuciłem, tak? Ej, tam. Dobra, nieważne, wychodzimy stąd. Jeszcze tu wrócę. A właśnie, coś wyrzuciłem, więc można by coś stąd zabrać, bo jestem prawie pewny, że... No właśnie, coś tu jeszcze... Coś mogę zawsze podnieść. Dobra, idziemy. Idziemy zapisać, no i odcinek można by znowu skończyć, myślę. Będzie git. Dobra. Zostawię to i to. Jeżeli chodzi o... paliwko w tym, w generatorze. O kurwa, to cały czas się pali. Ja nie wiem, ejku. Myślałem, że już to dawno wyłączyłem, ale zapomniałem, że przecież potrzebowałem tego tam, żeby ten kod uzyskać i nie wyłączyłem go później. To trochę spieprzyłem temat. Trzeba przyznać. Wara. W ogóle właśnie jak tam mój stan zdrowia. Użyjmy tego.
Co ty chcesz? Głupi szczur. Dobra, pistolet w razie czego wezmę, maskę wezmę, granat wezmę, ten, gazowy. Generator wyłączony. Masę tutaj jeszcze syfu leży do podniesienia, jakby co. W razie czego jakieś leczenie, bo nie mam żadnego teraz, nie? Dobra, niech będzie. I mamy pocisk do strzelby, ale nie mamy strzelby. A co z tym szczurem? Polubił mnie. Dobra. Zapis. I drodzy Państwo, na ten moment to byłoby wszystko. Także dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Serdecznie zapraszam do kolejnych materiałów z innych serii na tym kanale. Ja byłem Skowron Piąty. Pozdrawiam i polecam. Na razie.